10 niepełnosprawnych osób, które odniosły sukces. Jan Mela. 24 lipca 2002 roku doznał porażenia prądem, kiedy wszedł podczas deszczu do niezabezpieczonej stacji transformatorowej na placu zabaw w Malborku. Odzyskawszy przytomność, został niezwłocznie przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie po 3 miesiącach leczenia podjęto decyzję o amputacji lewego podudzia i prawego przedramienia. Rodzice Meli domagali się w imieniu syna zadośćuczynienia i pokrycia kosztów leczenia. Opierając się na opinii biegłych, sąd uznał, że bezpośrednią przyczyną wypadku nie było samo wejście Meli do budynku, lecz dotknięcie ręką przewodów elektrycznych, zaś od 13-letniego chłopca można już było oczekiwać podstawowej znajomości zasad bezpieczeństwa związanych z urządzeniami pod napięciem. Sąd uznał Melę winnym wypadku w 25%, przyznał mu odszkodowanie w wysokości ponad 230 tysięcy złotych i miesięczną rentę, zaś koncern Energa obarczył odpowiedzialnością za zaniedbania polegające na pozostawieniu otwartego i niezabezpieczonego budynku transformatorowi. Jan Mela jako niepełnosprawny zdobył biegun. Jest założycielem Fundacji Poza Horyzonty, współtworzył program podróżniczy między biegunami emitowany na antenie Radia Kraków. Zasiadał w Radzie Programowej Internetowego Radia IN. Od 2014 roku brał udział w drugiej emitowanej przez Telewizję Polsat edycji programu Taniec z Gwiazdami. Był ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. W 2013 roku premierę miał film fabularny Mój biegun, którego scenariusz oparty był na życiorysie Meli. Roy Frank Mead, znany jako R.G. Mead. Amerykański aktor najbardziej znany z roli Waltera White'a Jr. w amerykańskim serialu telewizyjnym Breaking Bad. I mogłoby się wydawać, że aktor po prostu świetnie zagrał osobę niepełnosprawną. Prawda jest taka, że w rzeczywistości cierpi na porażenie mózgowe. Natalia Partyka. Polska tenisistka stołowa, czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, reprezentantka kadry narodowej seniorek. Pomimo swojej niepełnosprawności, ponieważ urodziła się bez prawego przedramienia, rywalizuje z zawodnikami zarówno niepełnosprawnymi, jak i pełnosprawnymi. Natalia Partyka oraz zawodniczka z RPA są jedynymi olimpijkami, które wystąpiły podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, jak i Paraolimpiady w 2008 roku. Obecnie jest zawodniczką SKST Chodonin. Zajmuje 59. miejsce w światowym rankingu. Stephen Hawking. Brytyjski astrofizyk i fizyk teoretyczny. W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej zajmował się głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową. Wspólnie z Rogerem Penrose'em opracował twierdzenia odnoszące się do istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować promieniowanie. Był profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na macierzystej uczelni Uniwersytecie w Cambridge. Odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego oraz Order of the Companions of Honor. Był członkiem Royal Society oraz został odznaczony medalem wolności. Jego publiczne wystąpienia i książki popularno-naukowe, w których omawiał współczesną kosmologię i własne odkrycie, uczyniły z niego akademicką sławę. Krótka historia czasu znajdowała się na liście bestsellerów przez rekordowy okres 237 tygodni. Hawking cierpiał na stwardnienie znikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż większości ciała. Monika Kuszyńska, polska piosenkarka i autorka tekstów. W latach 2000-2010 wokalistka zespołu Various Monks, z którym wydała 3 albumy studyjne. Laureatka Super Jedynki i reprezentantka Polski w 60. konkursie piosenki Eurowizji, czyli w roku 2015. Była uczestniczką bądź bohaterką wielu programów i reportaży telewizyjnych. Prowadzi czynnie działalność charytatywną, głównie na rzecz osób niepełnosprawnych, za co została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi. 28 maja 2006 roku z zespołem miała poważny wypadek samochodowy pod Miliczem. W wypadku doznała przerwania rdzenia kręgowego, wskutek czego pozostaje sparaliżowana od pasa w dół i porusza się na wózku inwalidzkim. 16 lipca 2006 roku w trakcie festiwalu Top Trendy 2006 w Sopocie odbył się koncert charytatywny na rzecz poszkodowanych w wypadku członków zespołu.
Jamel Dubuzet, francuski komik, aktor, scenarzysta i producent filmowy pochodzenia marokańskiego. Urodził się w rodzinie marokańskich emigrantów jako najstarszy z szóstki rodzeństwa. Był nominowany do Nagrody Cezara za udział w komedii Asterix i Obelix Misja Kleopatra u boku Gérarda Depardieu jako Nubernabis, który na zlecenie Kleopatry nadzoruje budowę pałacu mającego powstać w zawrotnym terminie 3 miesięcy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przez cały film Nubernabis ma zakrytą jedną rękę. Jest to związane właśnie z niepełnosprawnością aktora. 17 stycznia 1990 roku przeżył poważny wypadek kolejowy podczas przekraczania torów na stacji w Trappes. Dubuzet został uderzony przez pociąg relacji Paryż-Nantes, jadący z prędkością 150 km na godzinę, w wyniku czego aktor stracił władzę w prawym ramieniu. Piotr Swęd, polski aktor. Uczęszczał do zespołu społecznych szkół Dać Szansę 100 na warszawskim Mokotowie. Jako 8-latek został zaangażowany do roli Macieja Kowalika w Lubicza w operze mydlanej produkcji TVP Klan, gdzie występuje nieprzerwanie od początku emisji. Postać adoptowanego przez Ryszarda i Grażynę Lubiczów syna zespołem Downa wzbudziła szereg kontrowersji oraz prowadziła do debaty publicznej temat życia codziennego osób cierpiących na tę przypadłość. W serialu poruszane były kwestie wychowania osoby niepełnosprawnej, dojrzewania związków i małżeństw oraz sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W 2000 roku wystąpił w roli Gucia w spektaklu telewizyjnym autorstwa Teatru Telewizji pod tytułem 10 pięter. W 2005 roku wystąpił w założonym przez Justynę Sobczyk Teatrze 21 w Warszawie, w którym występują osoby z zespołem Downa. Christopher Reeve, amerykański aktor, producent filmowy, reżyser, scenarzysta i pisarz angielskiego pochodzenia. 27 maja 1995 roku na planie filmowym spłoszony koń zrzucił go z siodła. W wyniku upadku aktor skręcił kark i doznał paraliżu. Trafił do szpitala w stanie New Jersey. Złamanie kręgosłupa i inne obrażenia były tak poważne, że nie był w stanie samodzielnie oddychać. Odtąd żył podłączony do respiratora. Ciekawostką może być fakt, że tydzień przed tym zdarzeniem telewizja wyemitowała Dreszczowiec Poza podejrzeniem, w którym Reef gra policjanta sparaliżowanego od pasa w dół. Został uhonorowany Złotym Globem za rolę sparaliżowanego architekta Jasona Kempa w telewizyjnym dreszczowcu Okno na podwórze, remake'u filmu Alfreda Hitchcocka, którego był również producentem. Rok później wyreżyserował dramat telewizyjny Przed Zmierzchem z udziałem Glenn Close. Został przewodniczącym Rady Dyrektorów Amerykańskiego Stowarzyszenia Sparaliżowanych, które uświadamia ludzi, jak ważne są badania dotyczące paraliżu. Po wypadku zaangażował się także w politykę, był zwolennikiem demokratów, stał się głośnym rzecznikiem ludzi niepełnosprawnych. Zgodził się testować na sobie nowe metody terapii, mające naprawić uszkodzony rdzeń kręgowy. Był w związku z tym zwolennikiem dopuszczenia terapii z użyciem komórek macierzystych pobranych z ludzkich płodów. Peter Dinklage rozpoczynał karierę rolami w teatrzyku szkolnym. Na ekranie zadebiutował w 1995 roku. Przez lata grywał głównie role epizodyczne. Przełomową dla jego kariery okazała się rola w niskobudżetowym filmie Dróżnik. Znakomite recenzje dzieła oraz gry samego Dinklage'a sprawiły, iż środowisko hollywoodzkie doceniło jego talent aktorski, czego efektem były kolejne, tym razem już znaczące role. W 2006 roku aktor zagrał jedną z głównych ról w filmie Uznajcie mnie za winnego, w którym jego partnerem był Vin Diesel. Postać Tyriona Lannistera w serialu Gry o Tron zapewniła aktorowi w 2012 roku Złoty Glob w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym oraz nagrody Emmy. Występuje także jako aktor głosowy w filmach animowanych i grach komputerowych. Cierpi na karłowatość, której przyczyną jest achondroplazja. Ma zaledwie 135 cm wzrostu. Oscar Pistorius, południowoafrykański lekkoatleta, biegacz, uczestnik paraolimpiad, gdzie zdobył 6 złotych medali. Mimo zaawansowanego kalectwa
Od zawsze intensywnie uprawiał sport, w tym boks czy rugby. Jest rekordzistą wśród niepełnosprawnych w biegach na dystansie 100, 200 i 400 metrów i planował również startować w Igrzyskach Olimpijskich dla pełnosprawnych. Po przeprowadzonych badaniach biomechanicznych naukowcy orzekli, że używane przez biegacza protezy dają mu dużą przewagę nad w pełni sprawnymi zawodnikami. Miał wobec tego nie wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, jednakże Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił go do udziału. Werdykt nie oznacza powszechnego dopuszczenia niepełnosprawnych, którzy korzystają z pomocy nowych technologii do rywalizacji ze zdrowymi. Każdy przypadek do dziś jest rozpatrywany osobno. Trybunał stwierdził, że nie ma wystarczających przesłanek, aby uznawać, że protezy dają Pistoriusowi przewagę nad pełnosprawnymi sportowcami. Jeśli chodzi o jego późniejsze życie, w jego życiu przydarzyła się kolejna tragedia. 14 lutego 2013 roku został zatrzymany przez policję i oskarżony o to, że w swoim domu w Pretorii zastrzelił swoją dziewczynę, a następnie strzelał do już nieżyjącej, trafiając w głowę i ramię. Pistorius oświadczył policji, że wziął Reef, swoją dziewczynę, za włamywacza. W akcie oskarżenia prokurator zarzucił Pistoriusowi morderstwo z premedytacją i nielegalne posiadanie amunicji, żądając dla niego kary dożywotniego pozbawienia wolności. W kolejnym procesie w 2017 roku został skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!